Witam w akcie czwartym. Od razu schodzimy na The Dread Lake, gdzie musimy znaleźć minibossa, który da nam banner pozwalający wejść do min. Poziom pierwszy min musimy przejść cały. Na poziomie drugim w połowie będzie taki spirit, który jak podniesiemy i wrócimy do miasta, to dostaniemy dodatkowy punkt na drzew. Później wracamy z powrotem do min poziom 2 i idziemy dalej do Crystal Vines. Tutaj odkrywamy całą lokalizację, aż znajdziemy waypoint. Teraz, żeby przejść dalej, musimy dla Lady Diali załatwić dwie rzeczy. Jedną załatwiamy tutaj, na Dareso, idąc do Grand Areny i na końcu będzie mini boss. Później wracamy się do waypointa z powrotem tam, gdzie jest Lady Diala, Crystal Vines. Po zabiciu Dareso podnosimy takie oko i wracamy do miasta. Tego drugiego minibossa musimy zabić Kaoma, więc wchodzimy do Kaom Dream i idziemy dwie lokalizacje, aż dojdziemy do minibossa. Po zabiciu Kaoma podnosimy oko i wracamy się do Lady Diali na Crystal Vines. Teraz Lady Diala otworzy nam przejście do Belly of the Beast. Tutaj szukamy przejścia do Belly of the Beast 2. Na końcu Belly of the Beast 2 będzie Piety. Kiedy zabijamy Piety i z nią porozmawiamy, otworzy się przejście dalej. Gdy już jesteśmy w Harvest, odszukujemy waypoint i następnym zadaniem będzie zabić 3 minibossów. Z każdego spadnie jeden element, który nam potrzebny będzie, żeby wejść do głównego bossa aktu 4. Gdy już znajdziemy 3 organy, wracamy się do Piety i wchodzimy do bossa. Walka z tym bossem polega na tym, że najpierw bijemy tego dużego, potem Piety, potem znów tego dużego i potem znów Piety. On zabierze tą Pietę na dół i wtedy my też zejdziemy po chwili na dół. Gdy zejdziemy na dół, to najpierw musimy trochę życia zbić dla Malachaja, potem prawą górną część, potem znowu Malachaja, tego dolnego robaka, potem znowu Malachaja i tego lewego górnego. Jak go zabijemy, wracamy do miasta, możemy odebrać gemy i kierujemy się do The Ascent. Tu już będzie przejście do następnego aktu. Gdy dotrzemy do drogi, to trzymamy się tej drogi i przechodzimy w lewą stronę na drugą stronę i kierujemy się ku górze cały czas, aż odnajdziemy portal. The Slave Pens to jest ostatnia lokalizacja przed aktem 5. Odnajdujemy przejście, na końcu mini boss, zabijamy go i wchodzimy po drabinie do 4. aktu. Do usłyszenia w akcie 5. Elo.